Siemanko, siamanko ja jestem już, jestem już na kanale. Słuchajcie, jest przesłanie. Kochajcie bezdomnych, pomagajcie. Troszcie się o nich i mam teraz też taki plan, żeby po prostu gdzieś to mówić o tym, że w moim mieście mógłby powstać hotel dla bezdomnych. Tak, hotel. I powiedzmy, wiecie no, żeby rząd się dokładał. Na jedzenie, wiecie, no tam na wszystko, co tam jest potrzebne. Eee, ubranie, powiedzmy, bo uważam, że trzeba pomagać bezdomnym. Uważam, że zostawianie bezdomnych po prostu, wiecie, tak, no to nie jest ok. Nie jest ok. Słuchajcie. Tutaj Jezus czegoś uczy, tak? Uczy, tak, żeby nikogo nie odrzucać, żeby nikogo nie odpychać, żeby o, o, żeby o nikim nie mówić źle, bo my sami możemy kogoś zmienić na lepsze. Naprawdę, naprawdę, bo wiecie, no wiecie, kim był Paweł, tak? A potem stał się apostołem, więc no, uważam, że takie osądzanie kogoś, ocenianie, po prostu odrzucanie jest mega słabe. Uważam, że to jest wielki błąd. No i oczywiście ją, jo ale wiele było przesłań, tak, przez y, wiele ludzi, żeby po prostu kochać, miłować, nawet ten, który, wiecie, upada, to żeby go przyjąć, pomóc, nie wiem, y, napomnieć, tak, a nie żeby odrzucić, odpychać. Po prostu ja nie rozumiem ludzkości. Jak ludzkość Taka może być, bo wiecie, no człowiek pomyśli, dobra, odejdę od tego człowieka, tak? Nie pomogę, nic nie zrobię, no bo tak będzie: wiecie, lekko, łatwo, przyjemnie, tak? Ale tak nie można robić, dlatego że słuchajcie, Bóg osądzi każdego człowieka i na kanale będę mówił o Bogu w sumie. No, w sumie, wiecie, produkcje może nie będą takie, wiecie, mówiąc o Bogu, bo nie będą, ale chcę jedynie powiedzieć, że ja mam takie marzenie, mam takie, wiecie, pragnienie założenia czegoś, co będzie po prostu najbardziej, najbardziej pomagało osobom bezdomnym w potrzebie. Nie wiem nawet samotnym matkom, tak, które po prostu potrzebują pomocy, wiecie, na jedzenie, na mleko i tak dalej. I słuchajcie, ja mam dobre intencje. To są dobre intencje, bo jeżeli ktoś się z tego będzie śmiał w komentarzach, to uznam, to uznam, że po prostu jest osobą bez jakichkolwiek wartości. Dobra. God bless you i pamiętajcie, pomagajcie bezdomnym, nie odrzucajcie ich, kochajcie.